Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. No, jestem w gojemniku rozpłodowym i tutaj chciałem tam niekiedy, każdy wystawia jakieś filmiki, ja już też długo nic nie wystawiałem. Trochę tu jest takie światło. Tu jest samiczka z Battenburga, Battenburg de Merwe z linii Laureat, wnuczka z badaniami DNA. Co laleczka, co kochane. Takie to jest cudeńko, co kochane, co. Ciao kochane. Ale nie o niej to mowa, bo tam tą samiczkę to już pewnie dużo hodowców znajomych moich widziało. Ona ma samczyka dwuletniego lotowanego po moim dziadku, po szelęsie, któremu to samcu, pomimo to, że był u mnie wychowany, zrobiłem badania DNA, Tomek z Kobe był, bo chciałem potwierdzić, że na pewno jest po dziadku, nie? Także mam badania DNA i sparowałem, samczyk też jest pstry. To są już drugie jajka przełożone, znaczy jajka teraz zniosła świeże, a młode są pstre z pierwszego lęgu. Ale chciałem nawiązać, drodzy hodowcy, do tego gołąbka. Dzisiaj zadzwonił do mnie Krzysiu Kołodziej, oddział Brzesko. No tam zamówił produkty, on już bierze od paru lat. Mam nadzieję, że tego olimpijczyka, o którym będę mówił teraz, wylotował. Między innymi na produktach Greenplaya, bo tam Krzysiu bierze od 4 lat nas produkty. No i dzisiaj zadzwonił, ja byłem chory akurat, ale przyjąłem zamówienie. I teraz do czego zmierzam? Ja mam od Krzysia tego samczyka. Właśnie, oj, o, jak ładnie przez dziurkę. Mam od Krzysia tego samczyka. 2-3 lata temu kupiłem od niego 5 młodych i lotowałem je. Został tylko ten jeden. No i w tym roku postanowiłem wrzucić go do rozpłodu. Kompletnie nie wiedziałem tego gołąbka pochodzenia. Kompletnie nie wiedziałem, po czym jest, bo Krzysiu miał dowody dosłać, ale zachorował i tak dalej. Ale zainteresowałem się tym, że właśnie te gołąbki, ma lekkie papcie ten gołąbek. I wiem, że ktoś mi mówił: Piotr, zostaw tego gołębia do rozpłodu, bo te od Krzysia Kołodzieja, oddział Brzesko, te co mają papcie, to są olimpijczyki. I wyobraźcie sobie dzisiaj, że dzwonię, Krzysiu zamawia ten towar, zapytałem się go tego gołąbka, ją zaraz wziął zeszyt, no i właśnie powiedział mi, że właśnie nawet nie zapomniał o tym. No wiadomo, też Krzysiu choruje, życzę mu dużo zdrowia na bardzo groźną chorobę. I ten samczyk okazuje się, że jest pełnym bratem drugiego gołębia na świecie w maratonie olimpijczyka w Rumunii. To jest pełen jego brat. Matką jest jego samica o numerze 3 z 15 roku, a ojciec jest 34,95 z 12 roku. To jest pełen brat z drugiego gołębia na świecie. I fajnie, że Krzysiu jak mi go dawał, też nawet nie wiedział jeszcze, że to jego brat pełen będzie olimpijczykiem. Także mówię, dziękuję jeszcze raz Krzysiowi też. Zobaczymy, co z tego samca wychowam. Ma samiczkę od Andrzeja Warchoła, no też czołowy hodowca w Polsce, z linii Wójtowicz. No uważam, że takie gołębie, nie wiem, czy tych młodych zaraz gdzieś nie przełożę i nie pociągnę następnych jajek. No po prostu dobrze, że go zostawiłem w rozpłodzie, tego samca. No i żegnam się, hodowcy, z hasłem dobry lot. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chodź. Tu są też takie, o. Chodź. O, tu też ciemny samczyk, a to z werkamenów, ale nie Mustang. Cio, kochany, cio. No nie będę hodowcy zanudzał, także chciałem się podzielić. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja. Ciężko jest dostać gołąbka pełnego brata, drugiego gołębia na świecie w maratonie, a też uwielbiam długi dystans. Także mówię, no zobaczymy, nie? A tutaj jest w boksie, ale to już w boksie jest tutaj mój dziadek, Szelens, o którym mówiłem, że tam dwuletni samiec właśnie z tą samicą z Battenburga jest w parze. I tu dostał samicę od Marka Trzaski, a tu już jest wychowana u mnie na model lotowana. O, pewnie słabo widać, tu są w boksie. No, żegnam się, schodowcy, dobry lot, nie chcę, to nie chodziło o to, żeby się chwalić czy coś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Zdrówka i życzę wszystkim udanych lotów 2023 rok, żeby to była zdrowa rywalizacja, bez kłótni, bez awantur. Życie jest krótkie i po prostu trzeba żyć pełnią życia, kochać gołębie i lotować, a nie kłócić się i jeden drugiemu źle życzyć. Zdrówka i do usłyszenia.